Witajcie moi drodzy, z tej strony Ola i Ina, a to jest kolejny odcinek naszego wakacyjnego programu, czyli Summer City w SKTV Hit na czasie. My z Olą cały czas jesteśmy w Grecji, ale takich widoków jeszcze tutaj nie widziałyśmy. Dzisiaj morze się chyba troszeczkę pogniewało, ale to pewnie dlatego, bo wie, że już wkrótce opuścimy Grecję. Ola, co dzisiaj w programie? Jak zwykle gorące ploteczki, no i takie fajne widoki, jak teraz widzicie. No to zaczynamy. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Dawid Kwiatkowski uwielbia być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, a raczej fankami. Ostatnio nawet pochwalił się swoim nowym mieszkaniem. Mieszkanie bardzo ładne, przyjemne, ale co najważniejsze, oczywiście, musiała się odbyć parapetówka. Dawid podobno zaprosił na nią wszystkich swoich fanów, ale Ola, wiesz jak to jest z internetowymi zaproszeniami? No strach się bać, ile osób się pojawi. Dobrze, że to się wszystko odbyło i nic strasznego się nie stało, ale ja troszeczkę żałuję, że nie jestem koleżanką Dawida. Też bym się przeszła na taką parapetówkę. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Wszystko wskazuje na to, że w związku Edyty Górniak nie było absolutnie żadnego kryzysu. Przynajmniej tak twierdzi Edyta i bardzo zdenerwowała się, kiedy w pewnej gazecie został opublikowany artykuł, że Edyta ma kochanka i rozchodzi się z Piotrem. Edyta bardzo szybko zareagowała i napisała list, w którym wszystko wytłumaczyła, a ja coś czuję, że to wszystko skończy się sprawą w sądzie. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Shakira nie chce ślubu z Piqué. Dlaczego? Wokalistka powiedziała, że tak naprawdę w jej związku niczego nie brakuje. Ma męża, kochające dziecko i tak naprawdę żaden papierek nie jest jej potrzebny do tego, żeby być po prostu szczęśliwą. Ostatnio też Shakira występowała w teledysku, w którym właśnie pokazała się w sukni ślubnej. No i złośliwi mówili, no chyba jej się to nie spodobało. Nic z tych rzeczy, wokalistka jest szczęśliwa i po prostu w jej życiu liczy się tylko miłość. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Edyta Herbuś miała już w swojej karierze kilka przygód z aktorstwem, ale ostatnio dostała niezwykłą szansę, połączyła aktorstwo z muzyką. Tak, bo jeszcze nie skomentowałyśmy nowego teledysku Wojciecha Ezarta, gdzie występuje Edyta Herbuś. Wyglądała fantastycznie, ale Ola, ja nie chcę być złośliwa. Edyta w końcu dostała w jakimś, powiedzmy, filmie główną rolę. Dokładnie, ale nie da się ukryć, że w pierwszym momencie, kiedy każdy zobaczył ten teledysk, to twierdził, że Edyta na pewno tańczy zupełnie inaczej niż w tej reklamie, gdzie tam reklamowała jakiś środek na stonki. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Kasia Skrzynecka jakiś czas temu przeszła niesamowitą metamorfozę. Teraz wszyscy chwalą jej stylizację. Kasia też odrobinę schudła, ale niektórzy twierdzą, że ona powinna zrzucić jeszcze parę kilogramów. Na szczęście jej mąż nie chce, żeby wyglądała na przykład jak Victoria Beckham, czyli chodzący szkielet. Chce, żeby ona wyglądała jak prawdziwa kobieta. Ja też absolutnie nie jestem w tej grupie, która uważa, że Kasia powinna jeszcze zrzucić kilka kilogramów, bo na ten moment Kasia wygląda bajecznie. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. My z Iną śmiałyśmy się, że wszyscy non-stop pytają się Anety Zając, czy kocha Stefano Terracino. Ona konsekwentnie odpowiada nie, ale śmiałyśmy się dlatego, bo być może już wkrótce ktoś jej wmówi, że ona jednak Stefano kocha. Jednak Stefano wpadł na inny genialny pomysł. On chce zapoznać Anetę ze swoim kuzynostwem, które mieszka we Włoszech i być może tam Aneta znajdzie swoją miłość. No, słuchajcie, to, że Aneta pasuje do Włocha, to już wiemy. A że nie kocha Stefano, to może znaleźć sobie po prostu innego. Telehouse.
Oglądacie program Summer City w SKTV – Hity na czasie. Kiedy ruszył pierwszy casting do kolejnej edycji Top Model, wszyscy uczestnicy oniemieli na widok jury. Dlaczego zabrakło tam Dawida Wolińskiego? Czyżby Dawid zrezygnował z udziału w show? Nic z tych rzeczy. Jak się okazało, Dawid w tym czasie bawił się na Orange Warsaw Festival. Co ciekawe, był tam ze swoją córką, no i oczywiście pochwalił się tym na Instagramie. Jak widać, nie samą pracą człowiek żyje. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Sylwia Nowak zrezygnowała z występowania w pewnym serialu, bo stwierdziła, że niestety, ale nie może tam rozwinąć swoich skrzydeł. No i chyba teraz tego żałuje, bo coraz częściej jest widywana na różnych bankietach. Chyba ma chrapkę na jakąś rolę, na przykład w jakimś innym serialu, albo na przykład w jakimś filmie. Myślisz, że da radę? No, myślę, że nie. Nie chcę być po prostu złą wróżką, ale komu nie powiesz jej nazwiska, każdy powie, ale kto to jest? Oglądacie program Summer City w SKTV – Hity na czasie. Czerwiec był dosyć dziwnym miesiącem dla Kasi Tusk, bo z jednej strony wszyscy plotkowali o jej ślubie, a z drugiej strony spotkała ją bardzo przykra niespodzianka. Niestety, ale ktoś włamał się na jej elektroniczne konto w banku i co sobie kupił za te pieniądze? Tableta. Złodziej kupił tableta. To powiem ci, że troszeczkę mało. Małe zakupy to były. I zaszalał. Skoro plotkuje się, że Kasia Tusk w miesiącu zarabia 50 tysięcy na swoim blogu. Na biednego nie trafiło. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Bardzo długo plotkowano, że nowy serial z Piotrem Adamczykiem w roli głównej to totalna klapa. Ale teraz już wszyscy Piotrkowi dali spokój i wszystko przeniosło się na Tomasza Karolaka, bo podobno jego serial to również niesamowita klapa, większa nawet niż program Dominiki Kulczyk. No cóż, ja jestem w szoku, bo do tej pory i Piotr Adamczyk, i Tomasz Karolak zawsze gwarantowali wysoką oglądalność. Oglądacie program Summer City w SKTV – Hity na czasie. Kendall Jenner, czyli młodsza siostra Kardashianek, jest z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rozchwytywaną modelką. Dziewczyna pracowała już podczas paryskiego tygodnia mody. Na galę Met zaprosiła ją sama Anna Wintour, a niedawno wzięła udział w kampanii marki Givenchy. O Kardashianach można mówić różne rzeczy. Kardashianki można lubić lub nie, ale Kendall nie można odmówić jednego. Dziewczyna jest naprawdę bardzo ładna i na pewno zrobi karierę w modelingu. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jakiś czas temu Maciej Musioł pojawił się na pewnym koncercie, ale nie chciał sobie dać zrobić ani jednego zdjęcia. Fotoreporterzy byli tego dnia dla niego najgorszymi wrogami. A dlaczego? Bo Maciek podobno niezbyt dobrze się wystylizował. Ale fotoreporterzy powiedzieli, że nawet go rozumieją. Ale po co w ogóle wobec tego przyszedł na ten koncert? Mógłby zostać w domu, przecież jest osobą publiczną i jest to normalne, że kiedy gdzieś przychodzi, to każdy chce mu zrobić zdjęcie. Oglądacie program Summer City w SKTV – Hity na czasie. Candy Girl, czyli nasz polski muzyczny cukiereczek, od zawsze miała piękne platynowe włosy. Ostatnio jednak przeszła metamorfozę. Basia miała bardzo ciekawą sesję zdjęciową. No cóż, długie, ciemne włosy. Do tego tatuaże wyglądała zupełnie inaczej. Wyglądała naprawdę drapieżnie i wygląda na to, że jej metamorfoza łączy się także ze zmianami w muzyce. Tak, bo Basia już nie idzie w deseń komercji, tylko teraz zajęła się muzyką elektroniczną. Ja jeszcze jej muzyki nie słyszałam, ale jestem bardzo ciekawa, co Basia nam pokaże. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Jesteśmy tutaj z Iną, żeby przypomnieć Wam o SKTV na Facebooku i o naszej stronie internetowej. Na Facebooku macie wszystkie najświeższe informacje dotyczące naszych programów, dotyczące naszych konkursów. A na stronie internetowej? Na stronie internetowej www.sk.tv możecie nas zawsze oglądać online. Ponadto znajdziecie tam czat, a także nasze materiały archiwalne. No, to do dzieła. Klikajcie.
Moi drodzy, na dziś kończymy nasz wakacyjny program, czyli Summer City w SKTV Hity na czasie. Naprawdę szkoda jest nam kończyć ten odcinek, bo na wyspie Kos jest po prostu przepięknie. Teraz z Iną zejdziemy troszeczkę niżej, żeby sprawdzić, jak tam prezentuje się wzburzone morze. A wy pamiętajcie, że widzimy się już jutro. Do zobaczenia!